Polacy od Platformy Obywatelskiej, i jestem o tym przekonany, oczekują, abyśmy skoncentrowali się, tak jak przez te 6 lat staraliście się z jak najlepszą wolą, na tym, co trzeba zrobić dla ludzi i dla Polski, a nie co trzeba zrobić dla siebie. Kończymy ten wymagający dla nas trudny czas wewnętrznych wyborów. Ja jestem przekonany, że Platforma z tego musi wyjść wzmocniona głównie dlatego, że znowu część z was zaangażowana bardzo w ten demokratyczny spór wewnątrz Platformy odzyska taką gotowość i zdolność do działania w 100% jakby na zewnątrz, a więc żeby świadczyć te możliwie najlepsze usługi ludziom, żeby po tym, co jest niezbędne w demokracji, a więc po sporze, po debacie, po dyskusji, po wyborach, ruszyć wspólnie do roboty. I chcę powiedzieć, że no dzisiaj kończymy ten trudny akt, bo Platforma jest rzeczywiście partią demokratyczną. U nas wybory okazały się rzeczywiście demokratyczną, a więc trudną sztuką no doboru tych, którzy przez najbliższe lata mają Platformą rządzić. I wiedzieliśmy, jaki to jest odpowiedzialny wybór, bo to w Polsce oznacza także w najbliższej przyszłości, a być może także w dalszej przyszłości, współrządzenie Polską, odpowiedzialność za naszą ojczyznę. Być może dlatego te nasze wybory wewnętrzne były nacechowane z jednej strony odpowiedzialnością, a z drugiej strony emocjami. Były autentyczne, były prawdziwe. Ale dzisiaj ten festiwal demokracji musi się zakończyć. Dzisiaj dokonamy ostatnich wyborów i jestem o tym przekonany. Nie wyobrażam sobie innego scenariusza, że po tych dzisiejszych już ostatnich wewnętrznych wyborach wszyscy, jak na tej sali jesteście, ruszycie do wspólnej roboty na rzecz Polaków, na rzecz Polski. Niezależnie od tego, kto gdzie zostanie wybrany. Zadań starczy dla każdego. Jak wiecie, wybierzemy dzisiaj wiceprzewodniczących, członków zarządu Platformy, sekretarza generalnego, ale to jest garstka. Ta garstka nic nie zrobi bez wszystkich, którzy nie dostaną się do władz centralnych, ale których wysiłek, ambicje, zdrowe ambicje, taka determinacja, gotowość do robienia dobrych rzeczy będzie równie potrzebna, a czasami w wielu miejscach bardziej potrzebna niż tych, którzy dzięki waszym głosom staną się nową elitą przywódczą Platformy. I liczę na taką solidarność w robocie, tak jak byliście bardzo dzielni w tej konkurencji wewnętrznej. Liczę na taką waszą naprawdę zaangażowaną robotę, bo Polska będzie potrzebowała w tym procesie wielkiej zmiany ludzi wierzących we własne siły i zdolnych do takiego kolejnego wielkiego przebudzenia. Kiedy mówimy o tej wielkiej zmianie, to często ona bywa w tym sporze z opozycją, czasami w tych takich reakcjach malkontentów trochę oczerniana, trochę redukowana, ale kiedy zastanawiam się nad tajemnicą powodzenia Platformy, to ta tajemnica powodzenia Platformy polega na tym, że myśmy naprawdę wzięli na siebie odpowiedzialność za kontynuowanie tej wielkiej zmiany. Ludzie czasami są poirytowani naszymi zachowaniami, naszymi wypowiedziami. Nie każda decyzja, szczególnie jak się 6 lat rządzi, podejmuje się wiele decyzji, nie każda decyzja ludziom odpowiada. Czasami podejmujemy decyzje tak trudne, że nie do zaakceptowania dla wielu. A czasami podejmujemy decyzje nie zawsze w 100% przemyślane. Rządzimy, więc robimy błędy. Ale fakt, że Platforma do dzisiaj w Polsce rządzi, bijąc wszelkie rekordy, a przecież nie chodzi o sportową satysfakcję.